tym razem dotyczy utworzenia Miejskiego Centrum Kultury na Treści Zbawcze. Projekt uchwały propozycja Komisji Edukacji z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury na terenie osiedla Ruszaj. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań w celu utworzenia Miejskiego Centrum Kultury na terenie osiedla Ruszaj. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywnie 3 za. Uzasadnienie. W chwili obecnej na osiedlu Ruczaj działa jedynie Centrum Kultury Ruczaj, które jest dobrze uśmiechającą jednostką, ale niestety ze względu na ograniczone możliwości lokalowe zaspokaja tylko część oczekiwań mieszkańców osiedla. Jednocześnie należy podkreślić, że Centrum Kultury ma na dyspozycji 8 sal, a osiedle Ruczaj jest już ponad 40 tysięcy mieszkańców. Ponadto, jak wszyscy wiemy, ta część Krakowa rozwija się dynamicznie, co oznacza, że ta dysproporcja będzie się zwiększać. Będzie więc przybywać mieszkańców w różnym wieku. Dzieci, młodzieży i dorosłych, tych seniorów. Już teraz w dniu zapisów na zajęcia, zwłaszcza na początku roku szkolnego, tworzą się gigantyczne kolejki. Centrum dysponuje bogatą ofertą zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, warsztatów, spotkań tematycznych, filmowych, wernisaży, programów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii oraz wakacji. Ogromnym problemem jest jednak fakt, że działalność kulturalna Centrum Kultury Rucza jest prowadzona w budynku wynajętym od parafii zesłania Ducha Świętego, co oznacza, że nie ma gwarancji na bezterminowy najem. Istnieje więc potrzeba stworzenia nie tylko dodatkowego, ale i własnego miejskiego lokalu dla działalności kulturalnej. Osiedle Rucza jest intelektualnym zapleczem w postaci kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej, specjalne strefy ekonomiczne, gdzie lokują się potentaci światowego rynku, nie może nie mieć własnej jednostki kultury na miarę tego pierwszego. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dyskusja, czy ktoś zgłasza się po kolei. Pan Tyszewczyk. Ja mam pytanie, czy jest już jakiś pomysł na organizację tego budynku? Czy budynku, no siedziby i tego centrum? To znaczy były poczynione już rozmowy, zresztą w ogóle w tej sprawie rozmawialiśmy wspólnie z Panią Kierownik. Panie Centrum Kultury, Panią Ludzką Marszałek, z proboszczem, z Panią Dyrektor Domu Kultury Podróże Kierowską. Były też spotkania z radnym Pawłem, panem Pawłem Węgrzynem, który nam obiecał pomóc w tej sprawie. Sprawę zna również pan wiceprezydent Stronka, która popiera też tą inicjatywę. To znaczy tak, pomysłów takich konkretnych, znaczy trochę jest pomysłów, z tym, że są to pomysły związane z współpracą z jakąś inną instytucją, konkretnie się był pomysł z kontaktu z Uniwersytetem Jagiellońskim, z kampusem. Na razie tyle. Natomiast problem jest taki, że nie na terenie tego osiedla. Może by się działka jakoś znalazła, ale miasto na pewno zresztą było wcześniej spotkałem z panem radnym Węgrzynem, na pewno by nie poszło na to, żeby coś budować, więc chodzi w grę, no wydaje mi gdzieś czegoś, czego się obawiałem, że miasto czegoś oczywiście dużego i żeby to miało sens, dlatego że autentycznie w momencie, mamy gwarancję teraz wynajmu na rok. Po roku może być taka sytuacja, co tu nam ksiądz już powiedział, że sprawy, że po wynajmu przejdą w ręce puli. I wtedy będzie problem następujący, że będzie może być rzędu, no nie wiem, 5 tysięcy. Wiadomo, że centrum takiego czegoś nie udźwignie, ale sprawa, że nie tylko chodzi o pieniądze, ale głównie o to, że autentycznie jest tam ciasno. Jest to wspaniałe prowadzące prowadzona jednostka, naprawdę są super zajęcia, mieliśmy oferty kulturalne, zresztą cały czas Państwo macie na bieżąco, bo ktoś się stara pokazywać przy przynoszeniach i zaproszeniach. Jest po prostu no, trochę za małe to na tak wielką osiedlu. Jest to też duży problem, ponieważ miasto, wiemy, nie ma pieniędzy, żeby coś takiego budować. Podejrzewam, że nikt o tym nie pomyślał, budując, projektując cały obszar Ruczaju, żeby taka placówka kulturalna też się tam znalazła. Jedyna szansa, jaka może być, to chyba kampus miodu, może na jakąś łączkę jeszcze. Ale wydaje mi się, że lokalizacja kampusu
No nie wiem, czy jest zbyt szczęśliwa, ona jest... A gdzie to? A gdzie to? Znaczy, pytanie, czy... Nie, to są wszystkie, natomiast chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę, że nie ma już Papieskiej Akademii Teologicznej, nie wiem, czy to ma znaczenie, jest Uniwersytet Papieski. Nie ma Papieskiej Akademii Teologicznej. No to akurat więc... ja też z tego pani uznałem. Więc jeżeli to nie ma znaczenia, no to nie zmieniamy, jeżeli ma to znaczenie, nie wiem. No ja się tu nie zgodzę z tymi osobami, które przed chwilą się wypowiedziały. Ja też chciałem zadać w tej samej sprawie głos Sofiowi. Wydaje mi się, że nie powinniśmy uchwalać tak zwanych głupi, prawda? No to ja mimo wszystko, jeżeli nie ma takiej uczelni, no to chyba to nie problem, żeby w uzasadnieniu zmienić. Żeby była nazwa prawidłowa, to po pierwsze. Po drugie, nie chcę tu się kłócić, ale też nie sądzę, patrząc ile mieszkańców całej naszej dzielnicy, żeby na uczelni było ponad 40. Uważam, że to jest liczba przesadzona. Nie liczyła dokładnie, ale tak się to wzięło. Damy Urzędu Miasta w tej książce, która była rozwiązana na 24 magistratu, to jest tam na maj, to było niecałe 60 tysięcy. Całej dzielnicy. Pozawęski ma od 7 ze studentami 10. 7 członków jest 4 tysiące. Cała dzielnica ma prawie 60, pod 7 można napisać, że żeby szczególnie to warto jest w Akademii Teologicznej. Jeżeli już poprawiamy tą, bo to pewnie gdybyśmy nie poprawiali, to tego nie głosił, ale jeżeli poprawiamy, to mnie ten wykrzyknik trochę tak w oczu. Spójrzmy na to jeszcze raz. Zdaję się, że nie nie ma lokalizacji, nie ma pieniędzy do lokalizacji.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa, stwierdzam, że poprawka uchwały została przyjęta.